Odnośnie tego, co na Facebooku, nie? Tego konkursu zgadnij cyfrę, liczbę, w sumie liczbę. To jeden. W sumie cyfrę, bo była No jedna. nie, znaczy no jedna cyfra, ale razy dwa tworzyła liczbę. No nieważne, nie bawimy się w semantykę. Jeden z użytkowników zrobił to, co mówiłem. Zaczął wpisywać. Jeden, dwa, trzy. Napisał pięć komentarzy w tym stylu, wiesz, od 1 do 5. I zapytał się, czy już wygrał, czy ma pisać dalej. No to Dobre, poczucie humoru to ma jasne, na że tak, pewno. ale najlepsze jest to, że ludzie dalej tam dopisują komentarze jeszcze, nie? Ale jestem zdziwiony, to, że nie wiedziałem, że ta WZ będzie aż taka pancerna, ta promkowa. A jeżeli ty nie znalazłeś się żadnego słabego punktu, no to niedobrze. Znaczy, wiesz co, wczoraj przez godzinę na czacie globalnym próbowałem skontaktować się z kimś, kto ma ten czołg, żeby po prostu na 5 minut wejść na treningówkę i on sobie od boku, od przodu popatrzył. Ale udało mi się zorganizować tą bitwę treningową, a kiedy było na w niej 7 osób, a kiedy się przyszło co do czego, pisze, czemu nie bierzecie WZ-ek, to okazało się, że oni też chcieli to zobaczyć, myślę, że ja mam. No, trzeba było mówić, no ja mam WZ-tę, będziemy może nawet mogli to zrobić później dzisiaj, sprawdzić. O, to ja bardzo chętnie. Interesuje. Bardzo często ją rzuca na czwórki, nie wiem, czy to jest związane z matchmakingiem, czy ma jakieś preferencyjne, czy po prostu. Znowu cię przerwało. Jesteście już w bitwie, bo ja dalej oglądam Arta. Jesteśmy w bitwie, już się Jesteśmy. Aha, strzelamy nawet. nie, no to spoko. Tej ikonki nie masz, O, no także. bo właśnie wszedłem. I podziwiam kwadratowe tulipany. Nie, są w sumie bambusy. Jezus Maria, zanim to się wczyta. Jest coś takiego jak kwadratowe arbuzy, także nie śpią mi się z tych A widziałem, tulipanów. a to już od dawna są takie arbuzy. Arbuzy hodowane w drewnianych skrzynkach tylko po to, żeby w Europalety weszło ich dwa razy więcej. No. Oj. PS-y, wracajcie. Tak samo jak ludzie zastanawiają się, w jaki sposób są te. Taka wódka z gruszką w środku. Po prostu się wsadza gruszkę do butelki, kiedy jest jeszcze malutka. I się przywiązuje tą butelkę. A potem gruszka sobie w środku rośnie. Prawie mnie zabiłeś, chyba. No, widziałem, spokojnie. Ojejku. Oj, pumy polecą na pewno. Jestem w tragicznej pozycji. Ja też, ale nie marudzę. Ja już zginąłem 3 razy. Ale musimy dać naszym czytelnikom więcej szans, nie? Niż... No, przydałoby się, żeby trochę zapracowali na to. Zwłaszcza, że podkreślam, pierwsze 10 wygrywa, nie? Jak zabijesz nas za późno i nie wyślesz, to sorry, winy tu. A jak zabijesz nas wcześniej i nie wyślesz, to też twój problem, nie mój. Też No, winy więc tu. jak upolujecie, to najlepiej od razu usyłać. Oż ty. No i starszy, dobra, dobity, dobity, ładny. Ojoj, 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 uciekam. Stałem! Seba, z kim się strzelasz? Już z nikim. Dobra, podjedźcie może tego lewika i pomóżcie. O, właśnie, ktoś mu przydzwonił. Moduje. Dobra, to ja podjadę. A, już go zabili. Już nie musisz. Smutno mi. Tam jest BMP, 1P jeszcze. Ja mam aż 100 HP, także... Właśnie, pamiętajcie, żeby jutro puścić ten konkurs właśnie z linią BMP. Napisałem już szkic, wstępny zarys tego, ale trzeba by to troszeczkę dopracować. Puma wchodzi w grę? Tak, no konkurs, tam mam 15 pum na ten konkurs zarezerwowanych, nie? Nie, ja mówię o czołgu Puma. A nie, puma się nie wlicza w tamten konkurs. Nie Nie, to wlicza masz się. tylko chyba 3. BMP, BMP 1P Identify i target! Hustle, PC! Umowę, ja ci BMD. coś pomogę. Z tym BMP gra z nim? Bo ja mam 100 HP i nie chcę wyjechać. Czekaj, no ślam ktoś w jego wjechał, ja próbuję znaleźć przestrzał, właśnie poszło. Nie ma. Możemy cisnąć. Ammo up! Tutaj żona się czai. To zaraz ja go strzaję. Trójkę wyjedziemy, to nie będzie się zbierać. Może Artę by się udało postrzelać. Co, trzech zabije na raz, mówisz? Jak się rozpędzicie na niego i zbijecie, to tak. Ale może ten Pac-Man? Cześć Pac-Manie. No i się zatrzymałeś, kiedy ja wyprzedzenie na ciebie robiłem? Weź mi go wyświeć. O. Masz. No nie, nie wierzę, 4 życia.
Ale to nie był ten żał. No nie, właśnie żał gdzieś... Żał jeszcze jest przed wami. O, czekaj, BMDX, daleka. Oczywiście za nisko pocelowałem. Nasował się. No. Ten żał gdzieś uciekł. Żał jest na dole, on jest na dole. Tam, na górze jest. Jest na górze żał. Dostał raz. Markuje. No, strzelaj. Dobra. Oj, BMD widać. Kurde, jak na bufecie, nie? Szwedzki stół, se stoję i pyk. Tak to ja lubię grać. Dobra, podjedziemy jeszcze. Aj. Teraz mi się przydał reload, tak szybszy. Strzelam, dobra. I M109. Zostało już nam. Nie dacie mi do niego strzelić, nie? Nie. No, o, nie o kurde. Oho, Shishi 80. Jeżeli... Ja sobie screena zrobiłem. Jeżeli... Czytało w konkursie, to wygrał. Właśnie Felipe. A tego gwoździka gdzieś została. O. A bo Filipu tebie też coś ubiło. Kiedy? No, po to smarkowanie, tak? Chciałem dokończyć markowanie i niestety to bardzo często mnie spotyka. I tam jest gwoździk. O. Nie, szkoda, że pod spacją mam gaśnicę, a nie hamulec. Orzeź sobie ustawił. Ja używam automatycznych, bardzo rzadko się włączają, także odpowiem. Ja tak samo. Wolę tam automatyczne, niż później się szukać na dzikiego, który to klawisz. Pod spacją mam special abilities na każdym czołgu, także czy to jest markowanie, czy to jest przyspieszenie, czy... Jest to duży klawis zawsze pod ręką, tak. Dobrze, kolejna bitwa za nami. Kolejne pumy rozdane, teoretycznie. Teoretycznie. I nawet nie zlamiłem, nawet nie zlamiłem. Tak, to jestem prawda. Możesz być ze mnie dumny, wilku. Przeżyłeś się ten jedyny. No i co, nuby? Ja mnie te czasy wczytywania do bitwy i do garażu, wiecie? Coś do... tak nie miałem, jeszcze dzisiaj rano było... Mnie to akurat nie, tylko mnie irytuje, jak jestem z kimś w plutonie, a nie klika gotowy, kiedy już wszyscy są gotowi. Czy żebyś pił do czegoś? Na pewno nie do lustra. Odparasz sobie Skype'a, gadasz z kimś i już się nie liczy jak lustro. No, czytało do garażu. No właśnie, ja już słyszę, już witam się z gąską, już słyszę dźwięki z garażu, już słyszę wentylator, ale jeszcze nie jestem w garażu. Serio, jak nie zaczniemy opowiadać jakichś dowcipów, to ten materiał będzie strasznie nudny. No mówię, no ja znam tylko takie same chamskie, także... Same chamskie, tylko... Chamskie też mogą być raz na jakiś czas. A szkoda, że nie wzięliśmy tych Swingfire'ów, byłoby śmiesznie teraz. Przy Swingfire'ze to jest taka opcja, że wchodzę sobie kiedyś do gry i gość mnie pyta, jak ty chcesz zadawać obrażenia, jak ty nie masz lufy. Ale ja ci powiem, ja pamiętam, jak podczas któregoś z tych EA jeszcze dawnych, patrz, oglądał sobie model Swingfire'a i myślę, cholera, a znowu mi się coś nie wczytało, nie? Któraś tak miałem problemy z teksturami. Znowu mi się coś nie wczytało, bo nie wczytała się tekstura lufy, nie? Dopiero tak się przyglądam, on nie ma lufy, tak ma być. Najtrudniejsze zadanie miał projektant na pewno, bo powiedziano mu, że narysuj rzut czołgu z boku za pomocą czterech kresek, no i wyszedł Swingfire. A propos projektowania czołgów, jest świetny film amerykański o projektowaniu Bradley'a. Teraz już nie pamiętam tytułu, ale jest naprawdę świetna komedia. O tym, jak dowództwo tam projektantom co chwilę zmienia i dokłada wymagania. I powstał Bradley. Najgorsze, że nikt mi nie pomaga. Najgorsze jest to, że ja jeszcze się nie załadowałem do bitwy. Serio, to mnie denerwuje. Tracę cenne sekundy na pojechanie do ulubionej miejscówki. Już pewnie ktoś mi to zajął. No, ale ktoś dzięki temu zyskuje pumę, także... już możesz wchodzić. No, próbuję, jeszcze nie jestem. Ale już możesz nie wchodzić. Co, już mnie zabili? A bardzo byś się zdenerwował? Może. Nie, to nie. Brak tekstury, 2 FPS i 1200 pingu. Co się dzieje dzisiaj z moim internetem? To jest najlepsze polowanie pod względem technicznym ever, nie? Dobra, gdzie ja mam pojechać w ogóle? Aha, wiem gdzie pojechać. Do mnie. BWP Puma. W ogóle słyszałeś, Wilku, jak ja wczoraj rapowałem do wierszyka? Pięknie, nie?
No, tam też się pomyliłeś. No, wiem, specjalnie czasami się przejęzyczałem, żeby było ładniej, łatwiej powiedzieć. I żeby złapać rymi flow. A serio, to po prostu, come on. Czego ty do mnie oczekujesz, że będę dokładny i nie będę popełniał błędów? Nie za dużo? Mam tu Sheridana i BMD i fajnie, bo żeby... No ja do Sebastora. Ja nie popełnił. Jestem ciekawy, jak to sobie te Swingfire poradzą z 160-kami czwórkami. O, panie, artyleria! No, nie uciekaj mi! Uciek. Kurka wodna, Sebastor jest twoja. BMD wierzy do wody? Dobra. Luk, BMD wierzy do wody. A, strzelił do mnie. Czekaj, ja to muszę żało zabić. Dobra, jest frag, najważniejsze. Teraz możemy wracać na BMDK. No, a chciałem taki fajny strzał z wyprzedzeniem uszczelić. No i te hity za wolno lecę. Nie lubię. Jadę do ciebie, wilku. On jedzie po mnie. Nie, trafiłem. Dobra, tu jest jakiś law. Też będzie wesoło. Love is in the air. To właśnie leci w górę. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Not love, ty nie opuścisz wrzeć lufy. Co ty tu robisz? Ja też nie opuszczę lufy, ale okej. Cały wiaduk wpadł. Oj. Dobra. Tam jest grubo i wszystko, czego nie przebijemy. To ja tam nie jadę. Musimy ich rozdzielić. Tam pilnują dwa Swingfire'y, czyli czołgi, które, żeby strzelać, muszą stać. To nie wróży im długiego życia. Ła, dobra, jedziemy na tego lawa, bo już... Bijesz się z tą lawką? No właśnie, dostałem od niej, mi to boli. A ja nie trafiłem z kolei. To co, może szybki kap? Nie, kap nie, to nie przejdzie. Co, próbujemy strzelać po prostu z miasteczka do nich? Chyba będzie najlepiej. Tak próbujemy się... wyczyścić atmosferę i ich rozbić na kilka sztuk. Mam wrażenie, że ktoś wróci. To, prosto i wtedy ich wystrzelam. Zaraz. Spróbuję podziubać ich z kamyczka. Nie, oczywiście nie podziubam, bo nie opuszczę lufy. No nie wie, że taki ładny przestrzał, taki fajny... Ja, nie, wilku, czemu to zrobiłeś? Mam tu takie piękne miejsce, że znalazłem, a nie opuszczę lufy tym próbom. Dobra, zostały tylko te podwiaduktowe. Oła, podmosty. Dobra, ktoś... Podmosty zostały. Ktoś chyba dostanie jednak tą nagrodę, bo właśnie dostałem. Trzeba zrób wszystko, żeby nikt nie dostał pumy. Ciśniesz? Jadę. Puma to nie jest byle jaka rzecz. Od pumy rozpiera duma, tak jak mi palokrotnie, także to nie może być rzecz, która jest za darmo. No. Coś jest za darmo, to się o to nie dba. Nie chcemy, żeby ona rdywiała. Dobra, wyspotowałem chłopaka. Może to będzie jakiś mój udział w tej bitwie chociaż. Naprawdę chcesz dać ten kod, widzę. No chcę, ja jestem dobrym wujkiem, chcę rozdawać kody. Cześć! O, tam nawet go widziałem. Nie chcesz też, żebyśmy zrobili damage, widzę. Oj, pogląska weszła. A cofnij jeszcze, cofnij. No co tam cofam, może się zachęcą. I wyjadą. Nie chcą zachęcić. No jedzie. A to nie, walnij rakietą po no. Gonich. No, tak to nie trafi. Kurczę, no ta puma jest... Cofnij mnie się, no maj. A jest. Mam no, majtką. Dobra, nie chciałem coś brzydkiego. Ty to w cipasie. Mam udział w bitwie, kogoś zabiłem. Nie jestem taki totalnie bezużyteczny. No nie właśnie, kurde. No ludziki, no. No i co, jak to nasze rozdawanie kodów, skoro nawet ja przeżyłem? No właśnie, Luke jest złoty. To już jestem prawie w garażu. Prawie robi wielką różnicę. No i nie taką wielką. Okej, dobra. Nie byłem ostatni. Artyleria. Ła, okej. Dobra, odpalamy zanim, bo on teraz myśli, jak wczytać mi tutaj teksturę. Widziałeś odpowiedź kolegi, który zgadł, że jestem złomży? Nie widziałem. Zadałeś mu pytanie, jak na to wpadł. No tak, porównywałem mapkę z tym, co mogę każyć z wilkiem, wolfem, wulfem lub Michałem, odpal, bo nic mi nie pasuje, poszedłem do kuchni. Odpal, bo szkoda czasu, no. Mów i potem jeszcze dalej, kliknij for play.
No i teraz opowiadaj dalej. No nic mi nie pasuje, poszedłem do kuchni myśląc, jakie może to być miasto. Otwieram lodówkę, a tam leżało piwko i mówię, coś związanego z piwem. Wpisałem w Google'ach nazwy piwa, a tam Łomża. A Łomża jest byłym miastem wojewódzkim i mówię, a napiszę. Tak wiem, to skomplikowane. Co on jest w związku, że mówi, to jest skomplikowane? No teraz już jest w związku z Łomżą, także. Ale widzicie, widzicie, drodzy oglądacze, że piwo potrafi coś dobrego przynieść, tak? Znaczy całkiem dużo dobrych rzeczy w sumie, ale... No można wyśpiewać swój mózg, także... Co? Nie wiem, do czego teraz pijesz, ale się boję. Jest taki film... Nie wiem, nie dowiem się jaki film, bo znowu nic nie mówisz. Mam go cię przerwało. To jeszcze raz, jest taki film rosyjskiego doktora, że jakby wpływ alkoholu, nie opowiada, że jak pijesz piwo, to wysikujesz swój mózg, nie? Dam wam potem linka pewnie. Wiesz, a propos rosyjskich doktorów, to wiesz, oni odnaleźli żyłkę, która łączy oko z głupą. Rdzeń kręgowy. Jak dźgniesz... jak dźgniesz człowieka w oko, to się zesra. Czyli akcja, reakcja, tak? Musi być jakiś nerw, który łączy jedno z drugim. Nie, jak gniesz go w dupę, to załzawi. Panie miał takiegoś w więzieniu. Może zacznę za każdym razem, jak będzie mnie tak długo ładował, to może ja zacznę, nie wiem, przysiady robić. Jutro to już będę koksem w takim tempie. Zrzucę akurat oponkę na lato, nie? Żeby móc chodzić w topless. Jak ja mówię to do koleżanek w pracy, kiedy kupuję im ciastka, one to jedzą. Strasznie oczywiście z wielkimi wyrzutami sumienia, ale zawsze im mówię, że nic tak nie cieszy jak grubsza koleżanka. A coś... To kobiety to ale rozumieją. Ale słyszałeś tę teorię, czemu ładna laska zawsze ma zdjęcie z brzydką, nie? O, to chyba nie znam. No, ładna laska zawsze bierze sobie zrobi zdjęcie z brzydką koleżanką, żeby wyjść jeszcze ładniej, przez kontrast. Dobra, próbujemy nartę po... Wiem na pewno, po ile może stać pasztet. Do końca dyskoteki. Mam. Kurde, szkoda, że nie mam oświetlaczy. A mi na minimapie BMP lata, wam też, czy nie? Tak. BMD. Nie, to jest BMP. U mnie BMP lata. O, przestał. No tak, bo akurat w poprzednim patchu to samo miałem czasami. Śmiesznie. Dobra, strzel ty gościu tą artylerią, bo jestem w ciebie wycelowany. Dobra. Coś czuję, że w tej bitwie zagard szybko padnę. O, za daleko. That was close. O, jednak dostał. Nie trafiłem go. A, trafiłem. Matko, ile tu pocisk leci? No, są za daleko, bo nam się nie ma co bawić w to. Ale przydałoby się mieć oświetlacze, bo... Ała! Na czwórkę to ładnie mnie wyczuł, ty. Chyba zapomniałem przerzucić. co ja straciłem? Załgan. Wow. No, chyba będzie ten. Będzie, który z artylerzystów dostanie... Dostanie kodzik. Bo już ten pożyje. Na razie dostał rakietę. Dobrze. Jednak na czwórkach brakuje tych pocisków oświetlających, oj, brakuje. No człowiek się przyzwyczaja do luksusu szybko. No. Ty patrz, jak mi wyczuli. Dostanie medalu zwiadowcy na artylerii, robi robotę. No, no, chyba jestem w zbyt oczywistym miejscu. A ja mam silnik zepsuty, może też go naprawimy. A jednak. Wypadałoby jednak coś trafić w tej bitwie, bo na razie to kiepsko u mnie. Z tym. Dalej kiepsko to dopiero u mnie było, nic nie zrobiłem. Dobra, pewnie to zostanie. A może nie? Jej. No nie, grało się lepsze bitwy na artylerii, muszę przyznać. Gdzie uciekasz? Podpalił mnie. Mówiłem, że wezmę artylerię i od razu pomógł. No ale muszę powiedzieć, Luke, że dobrego miejsca to sobie nie wybrałeś jednak. Bo tutaj
trochę zbyt oczywiste momentami to miejsce. Te chrzanie, artylerię próbuję postrzelać coś innego. Ale za nisko zjechałem oczywiście. Może ja nakręcę poradnik, jak nie grać artą na przykład. Ja właśnie jestem w trakcie pisania swojego, także po prostu może pokażemy twój film, nie? No tak. Puścimy go od tyłu, żeby tak nie robić. Ciekawe, tam jeszcze siedzi, nie siedzi. Strzelam w ogóle bez sensu teraz, ale... Jakoś odebrali mi chęć do życia, wiesz? No tutaj... Zbliżamy się do końca i przegranej naszego zespołu. No, jak nic nie robisz, znaczy ja nie robię, no to się nie dziwię. Przegrana. Też. Sorry, zrobiłem... Zadałem obrażenia równe 70, więc... I BND po nas jedzie też. Ale już tu nie ma nic przestrzału, nic. O, nie, też nic. O co? Zaraz BMD po nas przyjedzie. Najpierw weźmie mnie. Ale mam fraga. Okej, okay. Uciekam, bo mnie zaraz hardo zabije. Aha, nie trafiłaś, też. Oby nie trafiły. Jedzie BMD, no. Weź go, uszkodź chociaż, to ja go dobiję. Aha. Grało się GW Panterą, grało. Ale teraz mi artyleria dobije, więc co? Nawet nie ma co liczyć. Jest zawsze ten lach tu jedzie, ile ten lach my życie pamiętacie? O, to już... No, to w tej bitwie to 3 pół mogą pójść. Rudy 102. Masz szczęście, lamusie. No, ja myślę. Na. Mnie zabił gość z francuską flagą w miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, także... No, a to jako pewnie jest Francja. Współczujemy, zapal mi świeczkę w jego imieniu. Wiesz, człowiek nie ma wpływu, wiecie, na to, co się robi. Że francuskie czołgi mają 5 biegów do tyłu i jeden do przodu. Ten dowcip jest tak stary, że ostatni raz, kiedy go słyszałem, to spadłem ze dinozaura. Ze śmiechu.